Cześć ekipa, trudno udawać, że nie było wydarzeń w Lubinie. Aczkolwiek z mojego punktu widzenia nie zawsze to, co zbiorowa mądrość tłumu, co cały plebs oceni, jest prawdą. Nie zawsze tak zwana większość ma rację. I właśnie z tego powodu jutro robię hangout, na którym omówimy obie strony tego zdarzenia. Zarówno z punktu widzenia tej głośnej większości, jak i z punktu widzenia milczącej mniejszości. Spróbujemy podejść do tego empatycznie, także z punktu widzenia tych kilku policjantów, którzy nagrywani przez wszystkich musieli jakoś dać sobie radę z człowiekiem, który prawdopodobnie miał jakiś problem uzależnieniowy. I nie wszystko wydaje mi się tutaj takie łatwe i proste, jak twierdzi zbiorowa mądrość tłumu, jak twierdzą media, jak próbują to przedstawić niektórzy politycy. I mam nadzieję, że w pewien sposób zrozumiesz negatywne strony zawodu policjanta, negatywne strony służby. I dlatego zapraszam Cię na hangout jutro, godzina chyba 18:15, o ile pamiętam. No i obowiązkowo musisz w tym hangoucie uczestniczyć, jeżeli policja jest dla Ciebie, jeżeli w tej policji chcesz spędzić najbliższe kilka lat. Także mówił Darek Kraśnicki, Twój Multiguru i do zobaczenia jutro na hangoucie.